te deliza Crescendo. Como de Tex, remolino, esquivas cada trampa del destino. Como conviertes en las pesadas. Ya, Ona y Eva. Rodillas, como es que vuelas a un contracorriente. Brillas única entre tanta gente. Mi amor te sigue, veloz como el sonido. Es que te sueño que creí perdido. Es muy difícil de explicar. Tuve que vivir en otra piel para saber que eres mi lugar. Que por ella se eleva, cada vaso es una prueba. Este corazón se le falla, no quiere aterrizar. Que por ella se eleva, cruzo el límite del viento. Crece inmenso lo que siento y tengo un buen presentimiento. Porque por ella soy ella, cada paso es una prueba. Este corazón se le falla, no quiere aterrizar. Porque por ella soy ella, cruzo el límite del viento. Crece inmenso lo que siento y tengo un buen presentimiento. Yo sé que pronto me amará. Ewo? Ja jestem Elena. To ja, Elena. Nie przeszkadzam? O rany, pani magister. Przyłapałaś mnie w intymnej sytuacji. Staruszko, co ty tam robisz? Cicho bądź, nie wygłupiaj się. Przepraszam, zajrzę później, albo zobaczymy się rano. Nie, nie, już wychodzę. Proszę mi dać 2 sekundy. Obie jesteście z Sinaloa? Tak, z samiutkiego Sinaloa. Ale spędziłam parę sezonów w Mazatlán. Byłam królową karnawału. Jak to? A Ewa Maria? Chciała, ale nikt na nią nie głosował. Chociaż jest nie mniej sympatyczna ode mnie. Chciałam być piosenkarką. To trudna kariera, ogromny wysiłek. Zrezygnowałam, ale zdarza mi się jeszcze pośpiewać. Wielka szkoda. Nie, bo zostałam charakteryzatorką. Naprawdę. Mama zabierała mnie ze sobą do telewizji i tak się nauczyłam. Czym mogę służyć? Co ja mam z tym Juanem Carlosem? Jak to? Nie rozumiem. Kierowniczka powiedziała, że jesteś ze swoim bratankiem Juanem Carlosem. A, tak. Ten Brazylijczyk. Przyjechałam cię przeprosić, bo byłam bardzo niemiła w biurze. A te... spodnie? Słucham? To spodnie, prawda? A, tak. Przepraszam, na sekundkę. Już. Lubię panią, naprawdę. Widzi pani we wszystkim jasne strony i ma poczucie humoru. Dziękuję. Wie pan, co było potem? Odziedziczyłam dom. Coś podobnego.
Urządziłam w nim pensjonat i tak zarabiam na utrzymanie. Ciekawe życie. Powinna pani napisać książkę. Ewa Maria także. Zgadza się. Zobaczy pan, kobieta z taką pozycją jak moja kuzynka przyda się w firmie. Jest bardzo inteligentna. Zawsze uważałem, że kobieta powinna siedzieć w domu albo leżeć. Nigdy bym nie pomyślał, że może zajmować ważne stanowisko. Myli się pan. Wiele pań piastuje ważne funkcje. Królowe, pani prezydent, pani gubernator. Przepraszam, ale nie da się porównać męża stanu z politykiem w Kietce. Pan wybaczy, to nie XIV wiek. Zapraszam do naszych czasów. Mężczyźni i kobiety są równi, pomijając drobne różnice. Jestem nowoczesny, nawet jeśli na to nie wyglądam. Ale się z panią nie zgadzam. Ktoś powiedział, że kobiety są od upiększania świata, a faceci od władania nim. To bardzo brzydkie i seksistowskie. Chodził pan kiedyś w fartuszku? Nie kłóćmy się. Proszę zjeść. Zamówimy deser i wyjdziemy. Opowiedziałam ci swoje życie, a ty nie wspomniałaś o Juanie Carlosie. Nie ufasz mi? Jak to nie ufam? Wiem, że nie wyglądam, ale jestem wstydliwa w tych sprawach. Nie chcę być niedyskretna, ale to twój narzeczony? Dlaczego mówisz, że bratanek? Narzeczony? A skąd? Jestem w żałobie po Belisariu. Niech Bóg nad nim czuwa. Ale mamy swoje potrzeby. A 8 lat to bardzo długo. Wybacz mi, Belisario. Szanuję twoje milczenie. Nie wszystkim chcemy się dzielić. Właśnie o tym chciałam pogadać. Znów mnie skrzyczysz? Nie, nie, przeciwnie. Zrozum tylko, że czasami mnie dobijasz, bo pakujesz się z butami i znów usłyszałam, że jestem wścibska. Fakt, mam niewyparzony język, ale zawsze najlepsze zamiary. Wiem, dlatego tu przyszłam. Wspaniała z ciebie i dobra kobieta. Nasza przyjaźń jest silniejsza od nieporozumień. Proszę wierzyć, zależy mi tylko na szczęściu twoim i Lalita. Dlatego nie spocznę, póki nie zobaczę, że jesteś szczęśliwa. A nie będziesz się mieszać do moich spraw? Do tych, którymi się z tobą nie dzielę. Nigdy więcej. A ty dokąd? Załatwię coś i wracam. Rodzice nie wypuściliby cię o tej porze. Tylko nie mów dziadkom. Zaraz wrócę. Nie będę cię kryć. Pójdę już, muszę odebrać Lalita. Od dziś będzie z tobą? Tak. Wiesz, jak na to czekam. Nareszcie. Gratuluję. Zasługujesz na tę radość. Oby trwała wiecznie. A ja powinnam ci towarzyszyć. Nie. To znaczy, chciałam powiedzieć, że powinnam, ale nie mogę, bo mam inne zobowiązania. Idź do Juana Carlosa. Ale wstyd. Wybacz, Belisario. A ja jadę po syna. Dziękuję za zrozumienie. Trzymaj się. Gdybyś tylko wiedziała, że jedynym Juanem Carlosem jestem tu ja. Kochanie moje, powinniśmy powrócić do dawnego zwyczaju romantycznych wypadów.
Pamiętasz? No a jak? Czemu się śmiejesz? Co z tobą? Nic. Bawi mnie myśl, że podejrzewałeś mnie o kochanka. Tak, byłem głupi. Myślałem, że sypiam z wrogiem. Wyobraźnia i zazdrość to jedno, ale obawiałem się najgorszego. Nie byłabym w stanie cię zdradzić. Swoją drogą, tobie zdarza się wyjeżdżać samemu. Nie, nigdy nie byłem niewierny. Niech mnie piorun trzaśnie, jeśli kłamie. Nie gniewaj się, ale... Znalazłam wizytówkę niejakiej... Candy Sweet. Nie byłeś z nią, prawda? Nie, no coś ty. To fajna dziewczyna, ale myślałem nie o sobie, tylko o Kevinie. Była dla naszego syna. Co? Coś ty powiedział? Zaprowadziłeś go do prostytutki? A co w tym złego? Nie wierzę. Kochanie, daj spokój. Adriano jest milutki i w ogóle, ale to jednak straszny macho. Wciąż uważa kobietę za pralki na dwóch nogach. Nie bronię go, ale nigdy nie był zakochany. Dlatego traktuje kobiety jak przedmioty. Jak dwunogie pralki, którymi zresztą są. Nie znasz się na żartach? Zachowuj się. Następnym razem idziesz ze mną. Dogadujemy się tylko w twoim towarzystwie, bo jesteś facetem. Jesteście jak ogień i woda. Poszukaj sobie lepiej innego. Urodą nie grzeszy, to prawda. Ale ma w sobie coś, co mi się podoba. Humor ci się poprawił. Rozmawiałem z Eleną. O mało mnie nie zdemaskowała, ale znów się przyjaźnimy. I bardzo dobrze. Moim zdaniem ta sprawa z Plutarkiem to twój wymysł. Jego interesuje tylko przyjaźń. Nie. Może ją, ale nie jego. Znam się na facetach. Naucz się ufać słowom Eleny. Skoro tak mówi, to są tylko przyjaciółmi. Jak mogłeś go zaprowadzić do prostytutki? Nie spytałeś, bo wiedziałeś, jak zareaguje. Uspokój się. I tak się nie zgodziła. Całe szczęście. Wkurza mnie, że w ogóle wpadłeś na taki pomysł. To normalne, że on jeszcze nie interesuje się dziewczynami. Wcale nie. Ja w jego wieku miałem już 3. Nieważne. On jest inny. Wrażliwy i spokojny. Nie rób więcej takich rzeczy. Nie przesadzaj, nie przesadzam. Nawet o tym nie myśl. Nie zamierzam tak wychowywać syna. To nic wielkiego, jak to nie? Ostrzegam cię. Uszanuj wiek i uczucia mojego syna. Proszę, Candido, to dla pani. Jesteś kochany. Co ty tu robisz? Nie mogę przestać o pani myśleć. Jest pani moją muzą. Jakiś ty słodki. Jest już pani Ewa. Dzięki, Czepi. Mam dla pani tulipany i pudełko kasztanów.
Skąd pani wie, że je uwielbiam? Potrzepnął mi ptaszek. A wie pani jak? Czepino, wstaw je do wazonu, proszę. Szampan? Mam dziś ważny dzień. Chciałabym uczcić go z panią. Przecież nie urodziny. Chyba. Nie, rocznica ślubu. Naprawdę? A gdzie mąż? Wyjechał. Nie pierwszy raz jestem sama w rocznicę. Okropność. Jaskiniowiec nie może lepiej planować podróży? Nieważne. Dlatego zaprosiłam panią. Ale to on jest mężem. Przesadził. Na zdrowie, droga Ewa. Pani zdrowie, moja piękna. Spakowałeś wszystko? Tak. Zostawiłem trochę zabawek na odwiedziny. Doskonale, skarbie. Będziemy z dziadkiem czekać. Ty i mama zawsze macie tu dom. Sprawdź, czy zabrałeś wszystkie szkolne rzeczy. Wezwę taksówkę. Nie ma potrzeby. Dlaczego? Nie rozumiem. Jak pan się miewa, panie poruczniku? Punktualny jak zawsze. Nie spodziewałam się ciebie. Proszę wybaczyć. Zadzwonił twój tata. Nie pozwolę, żebyście jechali taksówką. Prosiłeś pana? Sam się zaoferowałem, że was odwiozę. Jeśli pozwolisz. Dziękuję za uprzejmość. Nie będę się w stanie odpłacić. Robię to z największą przyjemnością. Może pan być o nich spokojny. Przepraszam, jedziemy? Idę, babciu. Niech cię Bóg prowadzi. Bądź grzeczny dla mamy i dbaj o nią, dobrze? Tak, kocham cię. A ja ciebie. Pa, dziadku. Trzymaj się, synku. Odprowadzę was. Ubrania i zabawki ułożone. Lalito jest już u siebie. Widział pan, jaki mam fajny pokój? Świetnie urządzony. Przyniosłem ci prezent. Dodatek do tego, co kupiła ci mamusia. Jaki? Kolekcjonerską piłkę drużyny PUM dla małego zawodnika. Super, dziękuję. Urocze dziecko. Kradnie serca wszystkim wokół. Jestem bardzo wdzięczna za tę bezinteresowną troskę o mojego syna i o mnie. Ogromnie ci dziękuję. Nie ma za co. Wasze szczęście to największa nagroda. Pójdę już. Przepraszam. Adriano. Do zobaczenia. Fantastyczna. Podoba mi się. Zawsze nie w porę. Strasznie jesteś ostatnio nerwowy. Dzwonię, bo się dowiedziałam, co ci zrobiła Ewa. Nic wielkiego. Jak to nic wielkiego? Kopnęła cię w krocze, wstrętna baba. Co powiesz na masaż w jacuzzi? Jak ci pomóc? Po pierwsze, przestań do mnie wydzwaniać. Upodobniasz się do świętej pamięci kaszalota. Porównujesz mnie do niej już drugi raz. Uważaj, bo liczę. Dobra, czego chcesz? Skoro nie chcesz poszukać ze mną Nemo, przypomnę ci, że obiecałeś mi bardzo drogi pierścionek zaręczynowy.
Tak, masz to załatwione. Pa. Nie poświęciłam ci tylu lat dla ładnej buźki. Nie wystawiaj mojej cierpliwości na próbę, bo ci pokażę, jaka naprawdę jestem. Poczekasz sobie, Śnieżko, bo zamierzam się ożenić z Eleną. Teraz będziemy mieć dużo czasu na rozmowy. Będę cię wieczorem układać do snu i budzić rano. Zawsze będziemy razem. Bardzo cię kocham, mamusiu. Mój skarb. Z radością grałam we wspomnieniach Imperium i w telenowelach. Uwielbiam kostiumy i romantyczne historie. Teraz romantyzm gdzieś ginie. Dziś ludzie poznają się, zakochują i zrywają.